Witam ponownie na kanale. Jak zwykle pogoda nie najlepsza, dopadł nas już wieczór. A w dzisiejszym odcinku będzie wymiana w sumie, naprawa oparcia fotela w Lexusie LS400. LS400 MK1. Jakby ktoś nie wiedział, jak zdemontować fotel przedni, tu z tych zaczepów światło już dało. Tu z tych zaczepów wyciągamy. Jest specjalny zaczep, ja już tu zdjąłem zaślepkę. Tak. Tu mamy to, tak zaślepione jest. Mniej więcej coś takiego. Nie odkręcamy tu nic z tych, tylko tutaj pomiędzy to śrubokręt włożyłem w ten sposób. Tu ma takie zaczepy. Czyli to, jak się wyjmie do tyłu, to tu jest teraz śrubka. To samo z tamtej strony. Tu będzie teraz śrubka. Samo tutaj. Dobrze byłoby gdzieś na boki to rozsoczyć. Trochę za mały śrubokręt, ale delikatnie jest za mały. Trochę zachodu było, ale podwadziłem tu od spodu. O. I wiesz, tu są te ząbki w tych miejscach. Nie wiem, czy to się będzie trzymało potem. Ciężko wychodzi. Mogę go coś tu włożyć pod spód i do góry odgiąć to. Czyli to zdjęte. Teraz, jak tu jest zdjęte, trzeba fotel dać do przodu. Maksymalnie, teraz był maksymalnie do tyłu. Dobra. Teraz z tyłu mamy dokładnie to samo. Tutaj trzeba po bokach trzymać się. I tutaj też ten boczny, tam jest śrubka. I teraz tu jest tak samo, tutaj śrubka. Tych bolców tam zakutych nic nie ruszamy. Śrubki są pod tym. Ciężki sprzęt w postaci takiego śrubokręta. Zobaczymy, czy to pójdzie. O kurde, bezproblemowo. Takim bykiem co chwila, moment, to wszystko idzie. Takim małym to by się męczył pół dnia, a tym to chwila, moment i gotowe. Dobra, teraz ta śrubka tamta i wyciągamy fotel, trzeba gdzie kable jeszcze rozpiąć. A problem mam taki, że lewa strona, lewa część oparcia nie cofa się do tyłu ani do przodu, tylko prawa, także tak się jakby krzywi fotel. A więc problem tego typu, że jak pochylam oparcie, to tylko lewa strona się pochyla, znaczy lewa, prawa strona część oparcia się pochyla do przodu, do tyłu, a tamta część stoi w miejscu, w ogóle nic się z nią nie dzieje, także muszę zobaczyć, co się stało, dlatego trzeba zdemontować ten fotel. To są te przyciski. Zobaczymy, co tam się stało, ale trzeba odkręcić te śrubki. Tu jest dwunasteczka. Dobrze, odkręcam to. Żeby wyjąć ten fotel, trzeba będzie go na tych prowadnicach cofnąć tu do tyłu, żeby nie wystawały. Oparcie trochę do tyłu i prawdopodobnie przez tylne drzwi na pochylonym oparciu najlepiej byłoby wyjąć. Jadę teraz z następną. Teraz będzie ta i potem biorę się za przód.
tę kostkę białą trzeba rozpiąć. Kabel nam tu zostanie i wyciągamy fotelik. Podejrzewam, że go chyba trzeba będzie, no nie wiem, albo spróbuję tędy, a jak nie, to tylnymi drzwiami. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak tę kostkę rozpiąć, to trzeba za te dwa białe ze sobą ścisnąć i wtedy za ten czarny pociągnąć w dół. I już mamy kostkę na wierzchu rozpiętą. Potem zamyka się w prawo, tutaj do góry i ten. Także te dwa plasticzki trzeba po bokach ścisnąć i potem za to pociągnąć i gotowe. Takie nawet łatwe rozpinanie. Także bez problemu przed nimi drzwiami wychodzi w normalnej pozycji siedzącej. Jest na tyle dużo miejsca. Teraz tak, wyciągamy to do siebie i pyk. Dobra, tą kostkę rozpięliśmy. To idzie tutaj. Tego druta jeszcze trzeba tutaj rozkrzywić i się rozepi. Dobra, jedziemy. Tę rurkę zdemontowaliśmy, ona przenosi napęd silnika tutaj, pokaż tu. Tu poprzez takie zęby, na wieloklinie to jest. W rurce jest aluminiowe zęby, wycięło je i teraz tu się kręci, a nie przenosi napędu na tamtą stronę oparcia. Teraz zobaczymy na krótko, jak to działa. I teraz ta jedna strona będzie działać. No i tamta strona, pokaż tamtą. Tamta strona stoi, bo teraz nie ma co przenieść napędu. Ta ruleczka służy do przekazania napędu na tamtą stronę oparcia. Dobra. Czyli musimy przenieść napęd tu poprzez tą rurkę. Coś wymyślić, żeby połączyć to na stałe. Dobra. Teraz buda. W ten sposób muszę. Tutaj jest luz. I teraz składamy z powrotem to i spróbujemy nawiercić od. No to szło to też. W obydwu trzeba będzie zrobić tutaj rzędy wycięcie. Tak. Nie wiem, czy jakby to sklepać, czy by nie wbił na hama. A tu i tak za chwilę puści, chyba nie muszę. Spróbujemy. Tak, tak. Bardzo słabo tutaj, to jest duży już. Dobra. Teraz wiercimy tu. Zakuliśmy tutaj, pokaż troszeczkę, także do środka coś tam weszło. Teraz trzeba będzie to wbić ładnie. Jak lekko wejdzie, to niedobrze. Ale coś tam opór stawię. Kolanie mi strzeliło. No co, powiem ci, że może coś z tego będzie, nie wiem jak tam weszło. Dobrze było przez coś uderzyć. Na przykład przez taki klucz.
większy kaliber. Może tam już doszło do końca. Nie wiem, czy tam nie byłoby dobrze coś podłożyć, żeby nie wchodziło tu w sam ten. Zaświeciłbyś tu. Nie wiem, doszło do samego. Żeby tu czymś zablokować i już tu w tamten. Wtedy uderzyć tam. Tak to tu weszło do końca, a tu na samym rogu zostaje. Weź tu zahacz z tej strony. Tak musiał być na dół. O kurwa, wyskoczyło. Wciskać. W dół i do tego. Uważaj. Bardziej tutaj. Widzisz to? Zobacz sobie to. Wtedy mi pójdzie, bo tak to już gdzieś chyba sprężyło. Co? Nie idzie bardziej. No właśnie widzę, że nic. Może to już tu fotel nie daje. Może to już tyle wchodzi. Ruszać się proszę. Tu mnie trochę niepokoi, że tak wyszło. Tu chyba to samego. Dobra, sprawdźmy czy to działa. Zakładam śrubki. Czy tu nie kręciło czasami tej szmaty? Tak, te szmaty wciągnę. To jest teraz przyczyna. Są jeszcze okręty. To jest przyczyna teraz tej szmaty. Bardzo blisko i ta opaska tu jest plastikowa i ona to obwija. Muszę uciąć. Ta opaska tu owijała materiał. Teraz powinno być ok. Lepiej to tu sprawdzić niż tam na miejscu się wyłoży.
Zasię do gości zrobię z tym. Ustawimy na tych preskach, czy się zgadza pozycja montażowa. Coś takiego. Tu się zgadza, tam się zgadza. Wszystko jest ok. Montujemy. No i tam ta jeszcze jedna palca była od tam z tyłu. U nas takim a, gub... tutaj. Tak. A ty skóry. Poczekaj, to szło pod spodem? Czy górą tu? Tutaj chyba. Ona przychodziła od dołu no i to na górę tak, wchodziła. To szło tędyk chyba. Jakie mam wrażenie. Że ta, ją tam ta... przerzucić na tą rurkę. Gąbka, bo ty to wyciągnąłeś tę gąbkę. Będzie przeszkadzać to co? To się będzie owijało. Będzie się wkręcać. Ja stąd. Przerzucę stąd. Do niczego ta szmata nie ruszy. Tylko może przeszkadzać w odkręcaniu się. Samo tutaj jest jakieś kurde. I tam może akurat tu nie będzie, bo się gdzieś uda na bok. Gąbka tu jeszcze szła, tak. O tak, no, teraz tak. Wszystko się zgadza. Ta gąbka tu jeszcze idzie. Bo to jest ten plastik tutaj. Zaprzeć się nogą, żeby się potem nie złamał, kurde. Tak może być. Czasami. Widzisz, po to jest tutaj ten plastik. Ale jedyne czego jeszcze nie wiemy, to dlaczego on się zaprze i się nie ten, i się nie przenosi, czy się tylko na tym silniku trzyma? Cała czy... siła jest na tej przykładni, tu jakby tam zęby urwało, to już nie ma go. No, śmiesznie trochę. A ten plastik jest tu po to osłona, żeby nie owijało szmaty, jak on się kręci, to by go owinęło. No to takie dłuższy mógł dać trochę, nie? Taki no. Dobra, to idzie tam, a wpierw tu krycik taki założony jeszcze, nie wiem co ta guma tutaj. Taka jakaś gumeczka. Nie wiem do czego. Ale była to sobie. Ona nie naciąga czegoś tam na tym, na tej skórze na siedzeniu? Nie mam pojęcia. Na siedzisku? Ale w sumie dużej siły tu nie ma, bo tylko takie związane. Ale to może jakieś przyszycie po prostu jest, wiesz, żeby się nie zapadało. No i tak, tak to było dziwnie. No. Teraz to było tu. Stąd kostką spięte. Tak. I to było. Tu założone. Tutaj. Ten boczek. Wszystko jest ten. I te blaszki tu jeszcze były, nie? No, te blaszki były dookoła. Tego typu blaszki. Cyk. Czy teraz wszystkie są? A czy jednej nam brakowało? Gdzieś poleciało. Damy w podwój. Większa siła. Mamy taki szybki montaż. Tego materiału.
dobre, jak się ma jakieś małe chińskie rączki. No to dwie dasz tam i jedna na środek ci zostało. Jeszcze jedna powinna gdzieś leżeć, nie? No zobaczymy, gdzieś powinna leżeć. To nie basen, gdyby tonęła. Nie takie rzeczy giną. Naciągnę lepiej może jak w fabryce. To z reguły tak jest, że jak coś się robi po raz drugi, to wychodzi lepiej. Podwójnie materiał nie pocięło. Tu wszystkie leżą w sensie. Dentystyczny motek. Tu mamy to. Znaczy to jeszcze blaszki może pozostać. Czy tu jedno jest? Nie, nie. Ten zaczep tam jest na wierzchu. Dobra, jest. Czyli jeszcze gdzieś jedna powinna być tej gminy. Nie, tu, no. A nie były tu gdzieś do góry? Gdzie? Nie. Ja tu jest, a, to jeszcze musimy założyć za to. Dobrze, że dotknąłem się tego, tak bym nie widział. Mieliśmy demontować pół fotela, rozebrać, a wystarczyło tylko to wnętrze. To idzie tam gdzieś do środka. No ciekawe, czy jest gdzieś jeszcze. Ja nie filmować. Dopóki takie dwa zaczepy są. Czekaj. I one wchodzą tutaj pod to. Tak, tak. Wkładamy teraz tam. Tu mamy dwie środki do przekręcenia w tym miejscu. Wkładając to, pychamy tam. Dobrze jest. I jeszcze byśmy zapomnieli, tutaj odpinaliśmy niepotrzebnie. Trzeba zapiąć z powrotem. Dziewięćdziesiąty czwarty rok. To źle? 32, to nie 30? Ile? 28. 2004? 2008. 2014. 28 raczej. 28 lat. I dobra, fotel. No i fotelik wraca na swoje miejsce. Teraz trzeba zapiąć tę kostkę do sterowania. Czy tą ręką się uda, ale może? O, wpadł. Ja to filmuję. Tu jest tak wkład. Wkładam właśnie. Sztyk i siedzi. Teraz tylko na te otwory trzeba natrafić. Zaraz włożę, dopiero dalej pokażę. Dobra, teraz łapię po jednej śrubce, żeby fotel nie uciekł. Przesuniemy go i pójdziemy na tył. Przód delikatnie przyłapany. Teraz muszę przesunąć do przodu. Na maksa, żeby odsłonić tylne śruby w fotelu. Zobaczymy przy okazji oparcie, jak działa, czy odba się elegancko. Teraz pięknie idzie całe. Wcześniej tylko ta strona się regulowała,
A tamta lewa stała w miejscu. Piękna sprawa. Nie dało się wcześniej ustawić fotela dobrze do wygodnej jazdy. Dobra, idziemy na tył. Dobra. Delikatnie. Góra dół, żeby wpadło. Lekko musi złapać, żeby nie na siłę. Znaczyłoby, że gwint nie trafiony. Dobra, idzie leciutko. Druga. Ustawimy. Delikatnie w palcach. Dobra, obraca się. No i dokręcamy. Zostało założyć te osłonki. One tu mają te zaczepy. Tam jest taki zaczepik, że idzie po tej prowadnicy. Czyli wsuwamy to mniej więcej tam. Tak. Zobaczmy, czy wsuniemy, czy tylko tak. Kawałek wsunąć, a potem wcisnąć. O, siedzi. Jeżeli dobrze widzę, to chyba zapało to wszystko. Jest. Teraz tak samo to tutaj. Palce mam brudne. Siedzi. Zostało przód okręcić. Dokręcamy już do końca te przednie i zakładamy osłony. To jest jakaś inna śruba, chyba już ktoś się próbował dostać, ale podejrzewam, że może nie wiedział, o co chodzi, w czym jest problem. No i mamy tutaj już gotowe. Teraz zakładamy te osłonki plastikowe. Samo tutaj, tam. Dużo szybciej wpadła. Teraz jeszcze te zaczepy tutaj. Dobra, jest. I jeszcze ten tutaj zaczepik. Siedzi. Niestety na dworze jest brudno. Także jest gumeczka położona. Wszystkie te jest środki jasne, no to łatwo powrócić. Będzie ciepło, to się mu zrobi. Całą tapicerkę się mu wyczyści. Także na dzisiaj gotowe. Wszystko chodzi. Góra, dół, tył, dół, góra. Najważniejsze to oparcie. Co tutaj idzie do przodu, do tyłu. Jeszcze mamy zagłówek chowany tym guziczkiem. Góra, dół. No i tu jeszcze pompowany ten grzbiet, czy jak się tam nazywa. A zapadki tutaj przykładamy tak, że całkiem się odblokowuje. Tu po jednym ząbku. Jak chcemy cofnąć do tyłu, trzeba tak całkiem do przodu i puścić. Także na dzisiaj robota wykonana, fotel działa. Także widzimy się w następnych filmach, także do usłyszenia.